Dawidzie, Słucham. jaka twoja zajawa? Widzieliśmy się 3 lata temu ostatni raz. Trochę się na pewno zmieniło. Zmieniło się dużo, ale o jaką zajawkę pytasz? Wszystko oprócz muzyki. Sport, cały czas sport. Troszeczkę na desce pojeździłem 2 lata temu, po wielu latach przerwy. Jednak pewnych rzeczy się nie zapomina, jak jazda na rowerze. To Francja, tak? Był wyjeździk jakiś? Tak, integracyjny z moim bratem, ponieważ jest 16 lat różnicy między nami i w domu rodzinnym, jak ja się urodziłem, on już nie mieszkał, więc. W którą stronę ta różnica? No, że on jest starszy. Mógłby być moim ojcem. I co, tylko w tak, znaczy tylko, to nie jest tylko, bo w kickboxingu tam dość mocno się realizujesz, Tak, to poza kickboxingiem to było, a tak to. No, kickboxing cały czas. Wróciłem teraz do Jurka, bo mieliśmy przerwę troszeczkę, czyli trenowałem na własną rękę, ponieważ godziny mi się nie zgrywały z tym, że miałem studio, wiesz, z jednego do drugiego, żeby skończyć ten materiał. Na szczęście materiał został skończony, ja znowu sobie wróciłem do treningów pod okiem Jurka. No, ale myślisz brać udział w zawodach na przykład? Nie, robię to dla siebie. Wiesz, cały czas są kolejne pomysły, jakieś muzyczne. Jeśli wiesz, są turnieje, to są one w weekend, tak samo jak koncerty, więc no z czegoś trzeba w takim wypadku zrezygnować, ale dla siebie cały czas. Wiesz co, bo z drugiej strony ja coś tam musnąłem też sportów walki No. i dobrze pamiętam, że... Przepraszam. Wyszedłeś z kadru, wróciłeś. Dobra, Jestem. Dawid wrócił. I dobrze pamiętam, że tam zawsze jest parcie wśród ekipy, jak już trenujesz długo, a przecież ty trenujesz pewnie jednym z najdłuższych już w tej szkole jesteś, to zawsze jest motywacja i parcie, żeby jechać na walkę się sprawdzić. Ja byłem pierwszą osobą, która tak naprawdę jest od początku w Street Fighterze, która została do tej pory. Ile to było? Z 8, 9 lat temu? Kurde, czas szybko leci. A ile było, czego było dłużej? Muzyki czy fajtu? Nie, no muzyki. Muzykę robię od 2-0. tak, od 2000 roku, więc to jest już 17 lat. A sport, tak jak mówię. Tak, wiesz, żebym zachował ciągłość, to jest 8-9 lat, prawda? Właśnie, mówiłeś o koncertach, a przez jakiś czas tych koncertów nie było. Mam jakieś kuluarowe głosy, słyszałem, że problemy zdrowotne. Tak, w połowie pracy nad albumem głos zaniemogłem. Przestałem, straciłem głos. Na początku nawet nie mogłem mówić i musiałem, wiesz, dołujące to mocno było, ponieważ nie mogłem skończyć albumu. Kiedy to było dokładnie? Czekaj, ja byłem wyjęty przez 4 miesiące. No nie wiem, wróciłem do pracy 4 miesiące temu. No pewnie z 8 miesięcy temu miałem tę przypadłość, wiesz, zabiegi, badania, jonoforezy, leki sterydowe, zastrzyki, po prostu wiesz, stary, nawet byłem na akupunkturze, żeby po prostu, wiesz, wyjść z tego i żeby jakoś wrócić do pracy. Na szczęście po tych minęło 4 miesiące i wróciłem. Skończyłem album, więc jest teraz dobrze. Muszę dbać o to, no bo wiesz, jednak koncerty rapowe mają to do siebie, że to gardło się zdziera, więc trzeba teraz o to dbać. Co się dzieje? Co się dzieje w głowie muzyka w twoim przypadku, jak odcina ci głos tak naprawdę, podczas gdy to nie tylko już jest, wiesz, gdzieś, tak jak kiedyś muzyka była pasją, przecież to jest twój sposób na życie, to jest twój sposób zarabiania, prawda? I nagle odcina głos, co się dzieje w głowie? Co się dzieje? Kocioł, duży kocioł, tutaj jakbyś, wiesz, malarzowi połamał ręce, piłkarzowi nogi. Stary, nagle wiesz, no nie wiedziałem, co mam zrobić, bo płyta jest zaczęta, faktury za album trzeba zapłacić, płaci za to wytwórnia. Nagle musisz pojechać do wytwórni i powiedzieć, że wstrzymujemy to wszystko i tak naprawdę nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy, prawda? Przy tym albumie nie pracowałem tylko ja, tylko pracowała No wiesz, ile osób. masa ludzi, prawda? Wiesz, ale dzięki Bogu. Udało się wyjść, znowu wrócić do pracy i skończyliśmy ten album. Myślę, że wyszło to na dobre, bo przemyślałem parę spraw, wpadły jakieś nowe pomysły na kawałki.
Ale co masz na myśli konkretnie mówiąc, że wyszło na dobre i że przemyślałeś parę spraw, bo to de facto są tylko 4 miesiące, chyba że to już zmienia się coś w głowie w takim razie, że czekaj, co będę robił, jak nie będę robił tego? Wiesz, wyszło na dobre dlatego, ponieważ mogłem na spokojnie przesłuchać rzeczy, które nagrałem do tej pory na ten album, zaczęły wpadać jakieś nowe pomysły. Wiesz, jak się nagrywa album, to zapierdalasz z nim, lecisz, kurwa, nie wiem, pół roku, nagrywasz, kończysz album, robisz go rok na przykład, ale nie masz tak, że masz przerwę, przynajmniej ja tak mam, zawsze jak siadam do jakiegoś projektu, to zaczynam go i systematycznie nad nim pracuję, czyli nie ma czasu za dużo, żeby przemyśleć pewne rzeczy, prawda, czy ten kawałek został dobrze nagrany, czy wiesz, lecisz z następnym, w sensie, że jest dobrze nagrany, ale nie masz czasu, żeby na spokojnie, wiesz, przespać się z tym. A 4 miesiące dały mi dużo snu i żebym przemyślał pewne rzeczy, jak ma dalej ta moja droga wyglądać muzyczna. No właśnie, bo mówiłeś o piłkarzu, który łamie nogi. Tylko, że profesjonalny piłkarz, który łamie nogi, to ma profesjonalny staw od tego, żeby te nogi naprawić. A jak jest z profesjonalnym muzykiem w Polsce? Jak wyglądała ta kuracja, wiesz, od tej strony, że trzeba ją było nagle zacząć, a to było coś dla ciebie nowego? Jakie potraktowanie, jakie leki, jakie szpitale? Wiesz, no zacząłem, mamy w Polsce jedną z lepszych klinik pod Warszawą w Kajetanach. Tam zajęli się mną specjaliści, ponieważ wcześniej chodziłem po wielu innych lekarzach i niestety jeden lekarz zapisywał mi takie leki, jak szedłem do drugiego na konsultację, to łapał się za głowę, dlaczego ten mi, wiesz, zapisał takie leki, więc kurwa byłem takim królikiem doświadczalnym, ale w Kajetanach bardzo dobrze się mną, miałem bardzo dobrą opiekę. No i co, tak jak mówię, leki sterydowe, zastrzyki witaminowe, inhalacje, jonoforezy, czyli zabiegi prądem, do tego fajny nauczyciel od emisji wokalu też mnie wyprowadził z tego, więc powiedział mi fajną rzecz, że teraz nie możemy odpuścić, nie możemy cię zajechać oczywiście, ale inne mięśnie muszą zacząć pracować i on tak mnie podbudował. Że wszystko też jest w głowie, bo nie ukrywajmy, podłamało mnie to, prawda, z dnia na dzień, wiesz, nie wiedziałem, kiedy mi to przejdzie i czy w ogóle mi to przejdzie, bo lekarze też mówili, że nie wiedzą, prawda, są jakieś tam przypadki, mam znajomych wokalistów i tam znajoma po prostu 2 lata nie mogła wrócić do pracy, prawda, więc jak dostawałem takie informacje, to nie pomagało to. To demotywujące strasznie. Mocno, ale odnalazłem światełko w tunelu. Zacząłem do niego podążać i spoko. Czemu debiut? Bo jest to chyba moja nowa droga muzyczna. Pierwsza rzecz to zdjęcie maski, a druga, że nie współpracuję z producentem, z którym współpracowałem, czyli mamy miks producentów, muzyków, kompozytorów, muzycy sesyjni, perkusiści, gitarzyści, mamy fajny kwartet smyczkowy, więc wiesz, sporo się dzieje przy tym albumie, sporo pracy, sporo fajnej pracy z fajnymi ludźmi, wiele się nauczyłem od ludzi, którzy są, wiesz, wirtuozami w swojej dziedzinie, wiesz, także... To znaczy co, wraz z kolejnym artystą, z którym współpracujesz, na przykład bardziej otwiera ci się gdzieś horyzont, tak, pracy? No oczywiście, stary, jak nie gram na gitarze, wiesz, a chciałbym na przykład umieć na gitarze czy na fortepianie. Grasz na czymkolwiek? Na nerwach. I wiesz, jak widzę osobę, która bierze gitarę i kurwa, wiesz... Czaruje, jakby to był część jego ciała, prawda, wiesz, wszystko współgra, wiesz, melodie, wszystko wchodzi, mówię, że ja bym chciał coś takiego, pójdźmy w tę stronę, jakiś pokazuje inspirację, prawda, i nagle w chwilę to się dzieje, kurwa, i dreszcze na ciele. Czy perkusista gra technicznie, Tomek Torres, którego serdecznie pozdrawiam, wiesz, siada, zaczyna grać na bębnach i jest wow. Po ostatnich singlach, zastanawiałem się, tu już zupełnie inny temat, wpadła mi do głowy taka myśl, że już, kurwa, tyle zrobiłeś, tyle złych opinii, tyle złych komentarzy padło, zobaczyłem to, co robisz w singlach przed debiutem i pomyślałem, no kurwa, przecież teraz już możesz zrobić wszystko tak naprawdę, bo już gorzej nie będzie nigdy, nie? No nie, i to jest chyba fajne, że w tym momencie jestem w takim miejscu, że robię to, co chcę, tak naprawdę, opinia, wiesz, czy mnie interesuje,
fajnie, jak ktoś, wiesz, doceni twoją pracę, prawda? Ale jak ktoś gdzieś tam ciśnie w internecie, ubliża bezpodstawnie, to... Jasne. Jasne, jasne. Ale to jest tak, że miałeś taką zapadkę w głowie kiedyś na przykład. Co się wydaje, że jak zrobię taki krok, co się wydaje, że jak zrobię taki krok, w którą stronę pójdę? Generalnie zależało cokolwiek kiedyś od opinii? Wiesz co, jak byłem w cugu... Ale sztos w ogóle, kurwa, spodek. Spodek? Z różyczkami i z napisem. Jeszcze raz możesz powtórzyć... tak, czy kiedyś kierowałeś się odbiorem i opinią? Jak byłem w sztosie, w cugu, mieszałem wszystko, co miałem pod ręką, to nie. Nie. Czy... Kurde, pewnie były takie momenty, co ludzie powiedzą, jakaś pierwsza myśl, ale później chuj w to. Stary, ważne, żeby być żyć i robić wszystko w zgodzie z samym sobą. A czy szepty nagrywałeś z takim przeświadczeniem, że to może być radiówka? Fajnie, jak to wyszło. Jakby, wiesz, jak wyszło, to tak, bo jest to taki numer, który mógłby sobie polecieć, ale poleci czy nie poleci, nieważne. Zrobiliśmy to, nagraliśmy rockowy teledysk. Stary, miałem długie włosy, pomalowane paznokcie na czarno. Odważnie. Niektórzy, no ale stary, tak jak mówisz, ktoś coś powie w tym momencie, na tym etapie, na którym jestem. Stary, chcę robić fajne rzeczy, chcę, żeby każdy teledysk, osobę, która ogląda ten teledysk, zapraszał do innego świata, prawda? Zrobiłem pierwszy singiel, Kim jestem, gdzie wcieliłem się w postać boksera, zrobiliśmy flashback, stary, gdzie mocno... W klimacie polecieliśmy Stephena Kinga, kurde, w klimacie Spielberga z kolorami obrazu, gdzie też się wcieliłem w postać gościa, który przed czymś spierdala i wiezie zwłoki tego Cowena nieszczęsnego i go zakopuje. Później zrobiliśmy, kurde, Victoria chyba była, ale Victoria to mieszanka materiału z czterech czy tam pięciu lat, prawda, zmontowaliśmy to, też zaprasza widza do kolejnego świata. Zrobiliśmy Edwarda Mordejka, gdzie mam blond włosy, jestem Eminemem, kurwa. Dla mnie ten Edward najodważniejszy, no do niego też piłem tutaj o tych singlach. No ale zajebisty klip, bardzo go lubię. I właśnie zastanawiało mnie, bo tu klip tworzy osobną historię. Ja go tak odebrałem, kto to wymyślał? Pomysły na teledyski zawsze wychodzą ode mnie. To rzucam reżyserowi zalążek, co bym chciał zobaczyć, i reżyser dokłada do tego cegiełkę, daje cząstkę siebie i powstaje obrazek. Wiesz, akceptujemy scenariusz, tak, robimy to, wiesz. Daje pomysł, ktoś to rozwija dalej i robimy. I hula. I hula. Ty dość mocno też prospołecznie, nie? Domy dziecka, etc. Jakaś wyższy cel, jakaś wyższa misja, czy po prostu taka chęć dobroci pokazania, że słuchajcie, ja dałem radę, to pokażcie swoje siły. Chcę po prostu to robić, sprawia mi to radość. A dlaczego to robię? Bo mogę, bo wiesz, gdzieś docieram do sporej ilości osób, prawda? Gdzieś te dzieciaki utożsamiają się z tą muzyką i... Kurde, bym idiotą, jakbym tego nie wykorzystał, prawda, że mogę, prawda, że na przykład mogę brać udział w jakiejś akcji i tam jakaś grupa ludzi wesprze tę akcję, prawda, więc robię to. Teraz album debiut, część dochodów z tego albumu przeznaczona będzie na budowę szkoły dla dzieciaków z Wilgi, z ośrodka socjoterapeutycznego Wspólny Dom, do którego... Często jeżdżę, bardzo się zżyłem z dzieciakami, wiesz, jest wiosna, to zawsze gramy w siatkę, w ping-ponga, mega jest tam sympatycznie, mają ośrodek, kiedyś tam był ośrodek wczasowy, więc jest jeden duży budynek, dookoła są domki, kurde, jest to wszystko w środku lasu, fajnie, fajny klimat, więc po prostu chcę to robić, no i lubię, wiesz, jeśli mogę swoją osobą i tym, że przyniesie radość na twarz dzieciaka, który jest, wiesz, ma i tak przejebane, kurwa, życie, bo niektóre historie, o których się dowiaduje, są mocno przejebane, wiesz. Te dzieciaki, kurwa, bardzo ciężko. No, ale ty też przeszłości nie miałeś lekkiej. Nie, to co ty, kurwa. Ja mam super. Ale myślisz też, że to jest taka wracająca karma, napędzająca się?
Czy to jest karma? Tak, uważam, że wszystko do ciebie wraca i wierzę mocno w karmę. Ile z siebie dasz, tyle do ciebie wróci. Ile dasz z siebie dobra, tyle dostaniesz dobra. Jak będziesz skurwysynem, no to... To też wróci. To też skurwysyństwo do ciebie wróci i będziesz cierpiał. Tak. Jakie dalsze plany? No, jesteśmy świeżo po debiucie. I co dalej? Dalsze plany. Mam nadzieję, że ludzie docenią włożoną pracę w ten album. Nie tylko moją, bo tak jak mówię, jak powtarzam, masa ludzi pracowała przy tym albumie. Są pomysły na jakieś kolejne rzeczy. Alter Ego, wjechała nowa kolekcja odzieżowa, na którą pracowaliśmy. Dzisiaj otworzyliśmy sklep stacjonarny w Warszawie, więc coś cały czas się dzieje. Małymi kroczkami rozwijamy się. Więc wierzę, że jakaś grono ludzi doceni to, prawda? Fajnie, że jest coraz więcej ludzi przychylnych nam, którzy są z nami. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. I tyle, no. Mam 29 lat. Jestem zdrowy odpukać. Mam nadzieję, że będę długo zdrowy. Mam jeszcze mam energię życiową. Dużo i chęć do pracy. I chęć do pracy. Chcę robić, pracować. Aby zdrowie było, więc pomysły będą wpadać. Dzięki. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cześć.